Rok 1864. Nagasaki, zachodnie Kyushu, Japonia. Dowódca wojsk sagi, Noyasashi Neptikato, gromadzi wojska przeciwko siłom Tsushimy, lojalnej szogunowi. Tymczasem, nieopodal swoich granic, domniemany sojusznik Noyasashiego, Hirado, zaczyna snuć intrygi przeciwko swemu dawnemu przyjacielowi. Jednakże arcywybitny umysł Neptikato jest świadom nieunikniętej zdrady nadciągającej za północnej granicy. Niewątpliwie poczyni ku temu odpowiednie kroki. Wieści o chwale generała docierają do coraz dalszych zakątków wyspy. Kronikarze piszą: jego wąs wprawia w osłupienie wszelkie japońskie dziewice. Wrogowie na jego widok pierzchają, a tym, którzy odważnie postanowili stawić mu czoła, nie będzie dane prowadzić długiego żywotu. Jednak wielki dowódca jest pogrążony pewną klątwą. Klątwą sake. Dostrzegając okrucieństwo wojny, nie jest w stanie spać, przez co każdego wieczoru oddaje się pokusie. Wówczas wstępują w niego najbardziej pierwotne instynkty. Dzisiaj mamy kolejny ponury dzień zimy. Tego dnia legenda Noyasashiego miała się rozpocząć. Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie. Jam jest wielmożny generał Noyasashi Neptikato. Dzisiaj zamierzam poprowadzić wojska cesarskie pod sztandarem rodu Saga w celu zdobycia i zjednoczenia Japonii, ale kto wie, czy na pewno zamierzam zrobić to wyłącznie dla cesarza, czy może jednak kryją się za tym jeszcze inne, głębsze, dużo bardziej ambitne ambicje. No, nie wiem. Okaże się to, myślę, że z biegiem czasu, a więc drodzy Państwo, zapraszam Was gorąco na serijkę z Zmierzchu Samurajów jako potężny klan Saga na legendarnym, a celem tejże kampanii jest władza nad światem. Jeszcze, jak Wam mówiłem, jak się mogliście domyślić, nie zdecydowałem, czy będziemy chcieli stać za cesarzem, czy może jednak utworzymy własną republikę, tfu, demokrację. Utworzymy potężną monarchię absolutną meksykańskich wąsasy. Tak jest, ha, 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 tak jest. Bardzo jestem na tego szoguna nakręcony, aż wam powiem, wąs mi automatycznie się zakręca, jak tylko myślę, że będziemy grali w tą jakże zacną gierencję. Troszeczkę pograłem, troszeczkę się przygotowałem, zwiększając znacznie swoją wiedzę teoretyczną, no i uważam, że uda się w końcu osiągnąć zwycięstwo tym klanem, ponieważ niegdyś, wiele miesięcy temu, nawet nie wiem, czy już nie minęło parę lat od tego haniebnego czynu, wielmożny Noyasashi dowodził sagą, ale wówczas doprowadził sagę tylko i wyłącznie do agonii. Dzisiaj zamierzam nie doprowadzić do tego, co się wydarzyło w przyszłości. Dzisiaj widzicie innego Noyasashiego, który zamierza użyć swojego wybitnego umysłu strategicznego w celu zmasakrowania każdego, kto stoi na naszej drodze. Odcinek nagrywany po raz drugi, ponieważ za pierwszym razem skapnąłem się, że niestety zmienił mi się ustawienie graficzne i graliśmy na jednostkach wielkości ultra, wielkości dużych zamiast ultra, a oczywiście muszą być ultra, bo inaczej jest turbolipa, więc no co, myślę, że zaczynamy, drodzy Państwo, na legendarnym klanem Sagą. Let's go! Obejrzyjmy tymczasem cutsceneczkę. Wąsa trzeba poprawić, bo kurczę, jest bardzo niesforne, ale no już tam mam na meksykańskiego dziada pewien sposób, no i zobaczymy, co się wydarzy. A tymczasem oglądajmy. After the Sengoku Jidai, peace reigned for 200 years. In Kyoto, the emperor continued as divine head of state. But real power was held by the Tokugawa shogunate. For two centuries, they ruled with absolute authority. Japan prospered. The people were content. In 1853, American warships changed everything. The Shogun abandoned his people and signed the Treaty of Peace and Amity. The gates to Japan were open. My te bramy zamkniemy. Japonia dla Japończyków! Trade was established.
but the agreements favor the Western powers. The economy faltered, and the people suffered. In 1863, the emperor overruled the shogun. An imperial decree ordered the expulsion of all Western powers. No longer would Japan be westernized. The time had come to strike back. Idzie trzech, kurczę, karków, wbijają się Blondasowi na chatę i Wąsaczowi. No i co? Taktyczna rozruba, czyż nie? Oczywiście, nie inaczej, drodzy Państwo. The Western powers gave the answer. On my command, fire! The treacherous Westerners brought death to our people. A my sprowadzimy ponownie dobrobyt. Dokładnie. No longer commanded respect or loyalty. Imperial rule had to be restored. To strengthen our position, the emperor made peace with the British. We will study their ways and discover their secrets. Only then can we destroy the shogun and return honor to Japan. The emperor must be victorious. Nie, nie cesarz, tylko wielki, słynny Noyanashi. Tak jest. A więc kraina Saga. Nasz ród na Byshimowie z dawien dawna strzegł Nagasaki, jedynego miejsca w Japonii, gdzie temperatura doszła do kilku tysięcy stopni Celsjusza. Nie, przepraszam, jeszcze jasna Hiroshima, ale to już jest taka tam inna dygresja. Aczkolwiek w Japonii, gdzie w okresie izolacjonizmu kraju można było kontaktować się z cudzoziemcami. Dzięki temu zdoliśmy zrozumieć sporą część zachodniej technologii i stylu życia. Wykorzystamy tę wiedzę do obalenia szoguna i przywrócenia władzy cesarzowi Noyanashiemu dla dobra Japonii. Naszym pierwszym celem powinno być nawiązanie kontaktów z innymi zwolennikami cesarza na wyspie Kyushu oraz jednoczesne eliminowanie wszystkich, którzy będą nadal popierać szogunat. Musimy koniecznie zbudować flotę, która umożliwi nam wspieranie sojuszników na głównej wyspie, walcz z szogunatem. Kyoto i Edo muszą wrócić pod władzę cesarza. Gdy w końcu wybuchnie otwarta wojna między armią cesarską a wojskami szogunatu, mieszkańcy Sagi będą na pierwszej linii, prowadząc Japonię ku jasnej i chwalnej przyszłości. Niech żyje Noyanashi, tak jest, niech żyje Noyanashi. Naszą misją jest tak zwane poszerzanie możliwości. Musimy zwiększyć poziom swojego rodu, a w nagrodę otrzymamy znacznie lepszy rozwój. Więc sytuacja jest poniekąd patowa, tak mogę powiedzieć wprost w tej kampanii, albowiem mamy tutaj panów z Hirado, jest to klan Hirado z Chizen, no i z nimi mamy rzekomo sojusz, ale ten sojusz jest bardzo dla graczy niekorzystny, ponieważ komputer chętnie go zakończy, a gracz niestety z jego powodu ma ciągle z tyłu głowy, że może zostać zaatakowany, więc no to nie jest niczym dobrym. Dlatego ja obecnie będę chciał się skupić mimo wszystko na tym, by napaść brutalnie frakcję Tsushima z północy, a po niej zrobić desant na Chizen, ewentualnie poczekamy, aż już miną kary za zerwanie tego przymierza, no i ruszymy na przykład dalej
na inne klany, może tutaj na południe, na Satsumę, na pewno nam się powiedzie. Mamy tak, na dzień dobry, zamorskiego weterana i nie bez powodu wybrał klan Saga, ponieważ Saga ma super bonusy do artylerii i w tym jesteśmy naprawdę najlepsi. Stworzymy tak samo najpotężniejszą flotę na całym morzu otaczającym brzegi Japonii, no i będę chciał toczyć większość bitew morskich. Są one tutaj o wiele lepiej zrobione niż w podstawce, ponieważ można ręcznie sterować okrętami. Ja teraz, żeby zacząć już bardzo ciekawie, stoczę sobie bitwę morską. Pokażę wam, jak to wygląda. Nie jestem w nich prosem. Tak tutaj dodam, że Noyanashi wielmożny, Noyanashi Neptykato, tak się składa, był szkolony w bitwach polowych, ale no coś tam na wykładzie u amerykańskich dowódców liznął także z dowodzenia flotyllą. No i kluczem do zwycięstwa jest granie bitew ręcznie, wszystkich, ponieważ automat zawsze źle wylicza. Musimy także natychmiast technologię sobie zboostować, żeby okręty były lepsze, miały lepsze kadłuby i też by miały lepsze pociski. Lepszą celność da się ją naprawdę na różne sposoby zboostować. Ale, jak się strzela ręcznie, to wam powiem, że wtedy celność jest tak naprawdę idealna. I to jest turbo potężne, ponieważ no w ogóle oni widzą, że już zobaczcie, tutaj strzelają. Nie, co to są? Co to za jakieś kurde te delfiny pływają? The fuck? Ponieważ ręcznie zawsze wygramy. Zawsze wygramy, mimo to, że mamy gorszą morale, wróg ma lepsze, to i tak przez tą nadmierną celność i szybkostrzelność, ponieważ strzelamy wtedy chyba częściej niż to robi komputer, no jest znacznie lepiej, dlatego płyniemy na zasięg ostrzału. Wy panowie, jakbyście mogli troszeczkę do prawej, ty będziesz ubezpieczał nasz okręt z lewej strony. Też warto jest okręty doprowadzić do tego, żeby skapitulowały i wtedy możemy starać się je zabordażować, a następnie dołączą do naszych szeregów. Jeśli je zniszczymy, no to wiadomo, przestaną istnieć, ale jeśli je schwytamy, to mogą nam się posłużyć. A schwytanie okrętu tego dużego, który tutaj widzimy, będzie niezwykle dla nas korzystne, ponieważ jest on strasznie drogi w tworzeniu. Nie jest aż taki drastycznie drogi w utrzymaniu, też kosztuje swoje, nie jest to tania rzecz, ale jednak no, jego jakość to jest naprawdę coś pięknego, no i to, że możemy go zdobyć z Afryko, oszczędzając przy tym nawet nie wiem, czy nie ponad 1000 sztuk złota. Nie wiem, jak to jest waluta w Japonii. Wiecie, Noyanashi jest oczywiście pochłonięty sake, no i jego takie tam sprawy nie interesują. Jego interesuje jedynie wojna i potężna sake. Ależ piękna pogoda nam dopisuje idealne warunki do zniszczenia wroga. No i troszeczkę się jeszcze zbliży na zasięg ostrzału i wtedy będzie mogli naszego oponenta elegancko kasować. Dobra, ty się kolego ustaw przodem do wroga, dobrze, przodem. A też się da ręcznie sterować, zobaczcie, możemy ręcznie skręcać i tak dalej, no to jest piękna sprawa. A więc, no podpójmy tak, by było idealnie. Teraz wykręćmy i wróg widzę, że do nas chyba się, zobaczcie, obrócił w naszym kierunku. To jest bardzo korzystne, bo teraz on jest jeszcze bardziej podatny na ostrzał. Więc jak najbardziej musimy to tutaj wykorzystać. Kolego, co ty robisz? Jednak się cofasz, jednak zmieniłeś zdanie. No dobrze, to ja sobie jeszcze troszeczkę podpłynę bliżej, żeby nie było lipy. Okej, okay, mniej więcej w ten sposób. Ty już jakbyś mógł się zatrzymać, a więc przyjacielu serdeczny, kotwicę masz rzuconą elegancko. I ja z tego zasięgu widzę, że no jestem w stanie ich trafić chyba, prawda? Poczekajcie, no poniekąd tak, ale on się cofa, on bezpiecznie gra, nie chce, żebym go zniszczył, dlatego teraz się obrócił w ten sposób, no i wydaje mi się, że to chyba daje już nam taką możliwość o właśnie swobodnego masakrowania wroga. Bierzemy przyspieszanie, no i do oponenta strzelamy. Na R się naprawia okręt, to jest bardzo ważne, trzeba to regularnie wykorzystywać. O, teraz zobaczcie, dwa okręty za jednym razem nam się uda zniszczyć, najprawdopodobniej. No niszczymy ten duży, wiadomo, jest on groźniejszy. Co prawda ten mały też nie jest jakiś niegroźny, ale jak zniszczymy duży, no to następnie tak się składa. No ten mały już przestanie być jakimkolwiek dla nas zagrożeniem. Dawaj, no ja nie napieprzaj regularnie, wal idealnie w oponenta. Cały czas się naprawiaj. W międzyczasie, kiedy się przeładowuje, musimy się naprawiać. Lekko mi to proszę spowolni. Wy macie w niego strzelać. No on jest już dosyć mocno poobijany. Dobra.
Naprawiamy się dalej. Okej, teraz bardzo fajna salwa poleciała. Zobaczcie, idealna salwa. Na tamten donat nie wiem, czy już zaraz nie zacznie panikować. Kolego, musisz nam tutaj się odsunąć, bo właśnie mamy no bardzo niemądrą sytuację. Kolego, płyń jakbyś mógł tam. Ty płyń szybko tamtędy. Trzeba się rozdzielić teraz. Dobra. Oczywiście celujemy elegancko. Tak jest. Piękna salwa. Fantastyczna salwa. Jeśli trafimy w jego kotu parowe, to uda się okręt wysadzić, a wysadzenie okrętu jest naprawdę przepotężne. No i to warto byłoby uczynić, dlatego no celujmy w sam środek, to będzie najlepsze. Dobra, troszkę chyba za wysoko, niektóre kule mam wrażenie, że przestrzeliły cel, ale spokojnie, dalej strzelamy, dobrze, bardzo dobrze. Wróg też naparza, my cały czas się naprawiamy, on chyba się nie naprawia, bo cały czas płynie, więc ma to wyłączone domyślnie, prawdopodobnie. Doskonale, oberwał, pięknie, jakaś mewa nam tutaj pływa, żeby tego nie dostała przypadkiem kulą armatnią, bo to będzie dla niej wielce drastyczne w skutkach. Dobrze, dobrze, no ja nie strzelaj, strzelaj, ciach, ciach, ciach. Często też się da te bitwy wygrać na dystans. W ogóle tak naprawdę nie podpływając na zasięg wroga, ponieważ my strzelając ręcznie możemy go outrange'ować. Tak to czasem działa i czasem komputer pozwoli się ostrzeliwać, więc warto z tego korzystać. Dobrze, no morale ma wam powiem nasz nieprzyjaciel całkiem... wysokie jeszcze, ale musimy je złamać jakąś celną salwą, więc strzelamy sobie oczywiście. Wy proszę w niego też walcie. No i on obecnie dalej się trzyma, ale nasi ludzie mają morale bardzo stabilne. Na spokojnie damy radę. Boję się tylko, że go zatopię. Ja bym chciał właśnie go przejąć, ale no widzę, że istnieje szansa, że okręt wroga i właśnie on już chyba teraz idzie na dno, bo tak coś się obniży jego stan. Czym się tego wydaje? Nie wiem, wiem, że właśnie panikuje. I zaraz możemy zrobić abordaż, by go przejąć i chyba go na pewno sobie przejmiemy elegancko. Tak jest? Dobra, jeszcze się trzyma. Jeszcze się trzyma. Kolego, płyń sobie na abordaż natychmiast. Masz go zabordażować. Ja oddam parę salw jeszcze w jego kierunku. I bo mu widzę, że morale mu wraca. No to naparzamy cały czas, regularnie strzelamy. Nie dajmy mu ani chwili wytchnienia. Dobrze. Piękna salwa, drodzy Państwo. Piękna salwa. Płyń, Janie, płyń. Właśnie tak, nie inaczej. Płyń. Strzelaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Lekko możemy się teraz obrócić w tym momencie. No i byleby nasz ziomeczek go zabordażował tak od boku bardziej. No bo co, już są zaatakowani. Zaraz będziemy robili ostrzał i on go abordażuje niefortunnie od tej naszej strony. Niedobrze. Dobra, teraz żeby tylko nie trafić mojego ziomeczka. Okej, on jest już chwiejny, czyli jego zaraz złamiemy. Nasi też są chwiejni, ale on no, jest abordażowany, więc no tutaj będzie lepiej. Ten koleżka, no to co? No to może teraz od nas oberwać i ja bym najchętniej... No kurczaczki, drodzy Państwo, skapitulowali wrogowie. Dobrze, skapitulowali. Mój okręt chyba zatonął, czy nie? Mój okręt, uwaga... Nie, tak, on skapitulował, więc jest dobrze. Kolego, nie strzelaj. Jest dobrze, mamy go przyjętego. Teraz trzeba zrobić to samo z tym pajacem. No i będzie zwycięstwo. Są rozbici, fajnie. Mamy zwycięstwo. Wygraliśmy to. Bitwa morska wygrana. Troszeczkę tutaj nie powiem, nie posło po mojej myśli do końca. W jednym momencie tak poczułem, że możemy to przerżnąć. Oj, i właśnie chyba niechcąc moje działa zniszczyły ten okręt. Kurde, abym go przejął. Fuck! Nie wyłączyłem automatycznego strzelania. Chyba zatonął, co nie? Czy nie? Czy się udało go przejąć? No bo skapitulowali niby, ale widziałem, że tam na dno się kieruje. I no niestety go zniszczyłem. Ajajaj, karamba. No tak też bywa. Czasami tak też bywa. Wojna wymaga strat nawet naszych własnych jednostek. Dobrze, nie będę na początku niczego starał się tutaj rozwijać, ponieważ to nie jest do końca dobre. Zapytacie, dlaczego to nie jest dobre? Ano już wam śpieszę z wytłumaczeniem, ponieważ jest to strasznie drogie, a aż tak dużo kasy nam na początku nie przyniesie. Lepiej wydać te pieniążki na żołnierzy i zaspamić wrogów armiami. No i następnie... po prostu korzystając z bogactwa, jakie otrzymamy na skutek większej ilości osad, zrobimy dużo kasy. Dobra, więc panowie drodzy, wy już sobie płyniecie tam. Ja ciebie wyślę jako taki taktyczny zwiad, żeby tam, wiecie, przypadkiem nas nic tutaj groźnego po drodze nie napadło. I jeszcze bym sobie dalej wyrobował kolejnych żołnierzy.
Kurczę, no szkoda mi, że go nie chcę, to zatopiłem. Dlaczego oni strzeli w okręt, który skapitulował? Nie, no panowie, panowie! Wielki dowódca wam tego nie wybaczy. Oj, nie wybaczę tego, nie ma takiej opcji. Dobrze, płyniemy, nie zwlekamy. Do przodu, okej. Okay. I widzę, że Tsushima coś tam powoli gromadzi, ale nie są to jakieś pewnie elitarne wojska. Dopłynę tam w turze kolejnej. No i będę starał się ich oblegać, tak żeby oni wyszli mi naprzeciw. Tutaj mamy już troszeczkę żołnierzy, bym sobie wziął jeszcze ze dwa oddziały. Na spokojnie, nie więcej. Przy okazji zerknijmy w handel, bo go lekko zaniedbałem i też zaniedbałem technologię, ale ta chyba domyślnie zrobiła się taka, więc jest to bardzo dobra technologia, idealna na sam początek, trzeba o tym pamiętać. I możemy z Satsumą też handlować. Fajnie, znakomicie. Państwo Satsuma, czy państwo chcieliby pieniążki nam dać? Nie chcieliby? No to okej, okay, olewamy temat. Bywa, jest jak jest. Nie wiem, czy wiecie, ale jak się toczy bitwy w portach, to wtedy możemy korzystać z dział, które w tym porcie się znajdują. I wierzcie mi, te działa są naprawdę jebitnie, ale to jebitnie mocne. One tak naprawdę mogą zostać przez wrogi okręt zniszczone, ale taki robią damage, no niszczą wroga w tempie natychmiastowym. Dobrze, czyli teraz tak, możemy zrobić desant taktyczny w porcie. Okej. Okay. I chciałbym się tutaj natychmiast, no właśnie, zdesantować. Czy ja mogę to zrobić, czy nie mogę? Widzę, że mu uszkodziłem niechcący... Kurwica jasna, czekaj, bo nie to mi się kliknęło. Ostrzelałem port, przy tym straciłem turę na jednostki, a muszę już je wysadzić, więc zróbmy to, dlatego dobrze, że to się wczytało, bo na legendarnym, wiadomo, save'y się robią automatycznie prawie po każdej czynności. Tutaj na szczęście się nie zrobiły. Okej, okay, więc szefie, no po prostu myślę, że można by się zdesantować najlepiej tutaj, o, elegancko w tym miejscu. No i jak nas tego komputer odważy się zaatakować, to na pewno poniesie dużą, dużą stratę. Zima jest, ojojoj, czyżby właśnie Nojanus napadł wroga w zimie? Bardzo niemądra decyzja niestety, no ale no tak się, drodzy Państwo, wydarzyło. Dobrze, możemy sobie teraz, myślę, że czekać na jakąś dobrą okazję, stąd się nie ruszamy. No i co, czy ty mnie, kolego, zaatakujesz, czy jednak tego nie zrobisz? Tosa chciałby handel, pięknie. Tosa jest frakcją niezwykle ciekawą. Dysponują oni super piechotą, strzelcami z Tosy, to są naprawdę zarąbiści, ale no ja będę chciał oczywiście zdobyć ich włości, bo wtedy będę miał, zdaje się, do nich dostęp. To jest jednostka regionalna, prawda? Czy to jest jednostka frakcyjna? Wydaje mi się, że chyba regionalna. No nic, bierzemy sobie sąd konsularny. No i tutaj rozpoczynamy oficjalnie oblężenie tych pajaców. Straty duże poniosą, ale spokojnie. Powinno to wystarczyć na spokojnie. Kiedy oni nam wyjdą naprzeciw, to ich już rozstrzelamy. Bo teraz mamy wsparcie garnizonu, ale tego wsparcia, kiedy nam wyjdą naprzeciw, mieć nie powinni, tak? Nie powinni. Dobrze, ty, kolego, jakbyś mógł wspierać całą ekipę i wy wszyscy macie być w zasięgu wrogiej osady, by ją ostrzelać. O, i miasto zostało troszeczkę uszkodzone. Pięknie. Trzy tury będzie kapitulacja. Cudownie. Ród wyginął. Ozu. No cóż, tak też czasami bywa, prawda? Tu jest bardzo bezpiecznie. Tego nie ulepszam. Nasz Shinobi oczywiście dokonuje eleganckiego zwiadu, więc niech cały czas go dokonuje. No i liczy na bitwę morską. Liczy na bitwę polową, że teraz komputer wypowie mi tą bitwę. Ogólnie bitwy w tej grze są dosyć proste. Tak naprawdę dobre ułożenie daje nam drastyczną przewagę. Mamy działa i to są działa Karota na początku bardzo dobre, dlatego na pewno z nich skorzystamy, a działami, nie wiem czy wiecie, też można strzelać ręcznie. No i widzę tutaj fajne wzgórza. To jest ważne, by jednostki ustawiać tak, by można było sprawić, żeby każdy oddział strzelał. Robienie jednej linii nie jest do końca dobre. Zrobienie, powiedzmy, kilku linii, ale w ten sposób, by te linie z tyłu też strzelały, nie raniąc przy tym swoich, jest naprawdę czynem arcy doskonałym. O kurde, wróg to ma dopiero fajną górkę za sobą, co nie? Tam to jest górka nieziemska. No to co, drodzy Państwo, tutaj co ja widzę? No widzę coś całkiem ciekawego. Pokaż mi to jeszcze. Musimy zrobić dokładnego zwiadu terenu. Tu też jest nie najgorzej tak naprawdę. Ale no to nie jest nic specjalnego. Trzeba to się dobrze przeglądać. Mamy las. No w lesie wolałbym się nie ustawiać, jednak wtedy nasza artyleria będzie miała troszeczkę lipę. No to pytanie. Coś takiego pasuje, czy nie? Co myślicie? Ja myślę, że mogło być lepiej. Myślę, że mogło być dużo lepiej, ale fajnie to by sobie wykorzystałem, bo wtedy oni nie będą mogli walić do tych żołnierzy, którzy będą na dole i będą zmuszeni tak naprawdę podejść bliżej na zasięg tych pajaców. Na zasięg pajaców. Żołnierze, jacy będą na wzgórzu ulokowani. Bo i tak mam tylko trzy oddziały strzelające. Nie jest tego jakoś bardzo dużo. A tutaj sobie ustawimy piechotę, która będzie broniła naszych wojowników. Dobrze, działa, które na szczęście są działami, jakie możemy sobie elegancko starać się
że tak powiem, przenosić, no to one wejdą na sam szczyt gdzieś tutaj. Tu je ustawimy. Teraz tak, uwaga panowie. Jeden oddział tutaj. Najlepiej jak najbardziej rozciągnięty, tak bardzo rozciągnięty jak tylko się da. Widzę, że tu możemy sobie dać od razu kolejny oddział jeszcze wyżej nad nimi. Zobacz, coś takiego zrobić. Dobrze, o to chodziło ludziska, o to właśnie chodziło. Czyli ciach. Tutaj na pewno ciach nad tobą, kolego. Będą mogli raczej strzelać. Możemy sobie jeszcze niżej dać coś takiego o. I oni stąd, no, powinni fajnie sobie radzić chyba. Tak mi się wydaje. Flanki będą bronione na pewno tutaj na dole. Że się komputer zaskoczy, jak nam wyjdzie swoją konnicą. Tyły, myślę, że na tyłach możemy zostawić sobie taki oddział. Nie, myślę, że nie chcę. Tu sobie damy włócznie. Bo chciałem zostawić taki oddział broniący naszych ludzi. Dobrze, teraz tak, działa, artyleria, proszę się ustawić, zaraz was poprawnie będę chciał dalej rozstawić. No i tutaj, tak myślę, no oni powinni sobie dobrze radzić, chyba jest idealnie, co? No ci są troszeczkę zbyt nisko, mi się wydaje, że chyba wolałbym, żeby jednak oni się na przykład ustawili w tym miejscu i to będzie lepsze. Tak, was też sobie jeszcze bardziej rozciągnę, was, no może nawet o tak bym ustawił, co wy na to? I... to powinno zdziałać. Oj tak, ludziska, to na pewno nam zadziała. Dobrze, artyleria. Proszę ustawić swoje działa potężnie. Doskonale, w ten sposób. Ty się masz ustawić tutaj. Mamy jeszcze kaczich. To może kaczy i będą bronili tej flanki. Z tyłu sobie damy włócznie. Tu będzie jeden oddział włóczni do obrony środka. Jeden oddział będzie bronił tej flanki. Generale, ty masz stać i masz boostować swoich żołnierzy. A działa, zobaczcie, działa, tak się składa. Nie mają w tej grze ograniczenia i mogą strzelać tak daleko, jak tylko chcemy. To jest piękne. To jest poniekąd bug, bo tutaj niby mają to ograniczenie, ale jeśli gracz dowodzi, no to walą bez limitu. Tylko trzeba to wyczuć, więc jeszcze troszeczkę wyżej, no i sobie oponentów poobijamy. A więc uwaga, w ten sposób, jeszcze za nisko, troszeczkę wyżej panowie, troszkę tą korbką proszę pokręcić, ok. I no to już chyba trafi, aj, jeszcze raz to są miejsce, teraz będzie dobrze, bo teraz chyba w to wejdą idealnie. Ciut do prawej, bo tam kawaleria wroga, no przestrzeleni oponenci niestety zostali, szkoda. Wielka szkoda. Oho, i kurde, nie jest to łatwe, wiecie, to nie jest jak w tym, jak w Szogunie, że się, jak w Attili, że się pociski będą turlały, prawda? No tutaj niestety tak dobrze to nie jest, no ale cóż. Dobra, zbustuj mi proszę teraz te działa, żeby one miały lepszą celność. No i o właśnie, staramy się dorwać jego generała, wystrzelać jego generała w taki sposób. Dobra, naparzamy. Okej, ciut za wysoko. Minimalnie za wysoko. Tu jest dowódca. Jakby zginął, byłoby znakomicie. Gdzieś tak będzie. No kurde, prawie. Szkoda, że się wiecie co strzał. Ta armata nam luzuje i opada. Lufa. Bo tak bym sobie, wiecie, jedno miejsce elegancko już ogarnął i w nie ciągle celował i bym wrogą zdał obrażenia. A tak niestety muszę to, tą czynność cały czas ponawiać. O, chyba trafiłem. Chyba trafiłem, ale nie było slow motion na kule. Ale chyba widzę, że jest to dobra wysokość, co nie? Tak jest! Pięknie, panowie, pięknie! Zero litości dla tych nieszczęsnych buntowników szoguńskich. Oj tak, zero litości. My jesteśmy jak na razie lojalistami wyłącznie wobec cesarza, a z czasem także wobec naszego pięknego, wspaniałego szogunika. Dobrze, walimy sobie dalej tutaj. Zrób strefę śmierci. No i zabijmy już 136, nie ma lipy. Dobrze byłoby troszeczkę, wam powiem, poobijać na przykład jednostki Kaczyzieri. Nie, no ja bym tego generała wciąż ubił. Bicie generała byłoby spoko. No, dobra, ciut wyżej, minimalnie. To jest kwestia wyczucia. Później będziemy mieli działa Armstronga, działa Gatlinga, jakie są, uwierzcie mi, takie bitne i one się idealnie spisują do niszczeń kawalerii. Naprawdę arcy idealnie, to jest coś pięknego. Dobra, bo gatlingi są najlepsze na konnicę. No, możemy, wiecie, wczuć się w rolę generała Omury z filmu Ostatni Samuraj. No i... jest! Dobrze, generał Omura nie żyje, pięknie! Możemy się wczuć w rolę generała Omury z Szogunika, z Ostatniego Samuraja. No i właśnie w taki sposób... Gatling, korzystaj z gatlingów.
Dobrze. A tak, wy się nimi panowie zajmijcie, poproszę. Wy lekko to jedziecie do przodu. Teraz Kaczy z Jarek cały czas strzelają elegancko. I oni są przechwyceni. Dobrze, nie mogą nas podejść bliżej. Wy teraz z nich panowie oczywiście walcie brutalnie. Dobra, to lekko bliżej się ustawmy. No i ostrzał cały czas ładnie leci. Pokaż mi to. Panowie, walimy teraz z tego bloba. To jest niebezpiecznie. Generał cały czas musi być. Nie możemy go jakkolwiek narazić na to, że padnie. Więc musi być generał blisko swoich jednostek. Okej, okay, do przodu idziemy. Oni są już chwiejni. Zaraz spanikują. Dobrze, dobrze. Nie najgorzej, panowie, nie najgorzej. Teraz sobie was pozwolę troszeczkę z bliska strzelić. O właśnie. A w ten sposób generał egzekutor. Oj tak, brutalnie dojedzie pajaców. Dobrze, są chwiejni. Panowie, złamać ich natychmiast. Doprowadzić do paniki oponentów. To jest moja wola nojańska. No są jedni złamani. Dobra, teraz tak, kaczki mogliby ich tutaj, wiecie, napaść na blisko. To byłoby dobre. Ja ręcznie bym chciał znowu strzelić sobie wy na przykład teraz tą jednostkę, bo ta jednostka myślę, że może być niebezpieczna i ona teraz podchodzi blisko. Jeśli podchodzi blisko, no to oberwie brutalnie, bo strzelec, który wchodzi na zasięg walki w zwarciu, szybko panikuje. Dobrze, już są złamani, jeszcze jedna fajna salwa. Oberwali elegancko, ci ich tam w zwarciu masakrują, ci wszyscy tutaj sobie ładnie do wrogów strzelają. Straty pewnego rodzaju widzę, że ponosimy niestety, ale spokojnie, nie ma tragedii. Ważne, żeby żaden z naszych generałów rykosztem nie oberwał przypadkiem, bo to byłoby no, niezbyt fajne, tak? To byłoby naprawdę niezbyt sympatyczne i uwaga, panika następuje. Wrogie wojska zostały rozbite. Oczywiście wielki geniusz generała Noyan Sashiego po raz pierwszy w tej legendzie zatriumfował. Dobrze, dobijamy ich tutaj elegancko. Możemy się nawet cofnąć i wiecie, ich wybijać artylerią, więc tu się też lekko bym wycofał. No bo my już ich wybijemy normalnie na dystans. Nie musimy atakować, prawda, ich w zwarciu. No kurde, czekaj, czekaj, bo ci goście no tak bardzo niebezpiecznie to się zbliżają. Dobra, lekko się cofnij. Walisz teraz w tamtych dziadów. Wal nawet kartaczami. O właśnie. Kartacze poproszę gdzieś najlepiej. Myślę, że o tu bym chciał zobaczyć. Ale widzę, że strzelamy ręcznie zwykłymi pociskami, czyli nie kartaczami. O proszę, a to ciekawe, że tak to działa. Bardzo ciekawe. Dobra, cofnij się. No i straty nasze jednostki zadały naprawdę duże. Proszę bardzo. Kaczy z różnicami widzę, że od boku atakują. Oj, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Ale to działa. To, co one tutaj robią, to jest piękne. W sumie to niepotrzebnie ich wypuściłem. Powiem wam, że mogłem w zasadzie... O, widzę, że generał chyba atakuje. Okej. Okay. Mogłem tak naprawdę ich tam co czas ścigać, ale to byłoby ryzykowne. To byłoby bardzo mocno ryzykowne, więc koniec końców nie żałuję tej decyzji. Myślę, że mogła się skończyć znacznie gorzej, gdybym ich gonił, bo wtedy mógłby mój generał zginąć, bo pewnie wysłałbym generała, a więc kawalerię za wrogiem. No i to byłoby nie za fajne. Dobra, panowie, walcie w nich teraz szybko. To jest wasz cel. Wy tam oczywiście dalej sobie naparzajcie. Teraz walimy w to miejsce regularnie. No, lekko armatę trzeba obrócić. Panowie, szybciej. Dobrze. Właśnie tak, właśnie tak. Jak kolejny generał padnie, no to oczywiście, oczywiście. Oj, skończyła się amunicja, bardzo niedobrze. No to wtedy wszyscy zostaną złamani. Generale, bliżej. Masz im morale podciągnąć natychmiast. Idziesz tutaj, no ten pajac praktycznie padł. Dobra, wal sobie teraz w tamtych dziadów. Ty, kolego, możesz dalej stać. Wydaje mi się, że taka wymiana ognia jest obecnie dla nas bardzo dobra. Morale trzeba zwiększyć. Kolego, bliżej. I uwaga, mamy tak zwane army losses. To udało się, jak dobrze. No to co, teraz myślę, że tutaj chciałbym w zwarciu ich gonić. Panie, jakby generał ich też ścigał, bo ja bym tą osadę teraz sobie zdobył na automacie. A tak się składa, że w zmierzchu samurajów na automacie generał, nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale może zginąć odbity na automacie. No, im się to zdarzyło, dlatego trzeba być bardzo przy tym ostrożnym, bardzo mocno. Więc ty sobie dobijesz tamtych dziadów. Ty, kolego, zahacz może o tych chamów najszybciej, jak tylko potrafisz. Dobrze, dobijaj, dobijaj, kolego. Straty duże, ale damy radę na spokojnie ich tutaj dobić tyle, żeby siły przygrupowane były niewystarczające do obronienia osady. No i kopalnie złota Tsushimy staną się naszą włością, naszą piękną, nową osadą. Dobra, dajesz teraz tamtych kolesi gonisz. Leć za nimi szybko, szefie. Leć, leć, leć. Ty możesz jechać w sumie gdzieś tutaj. Widzę, że się szybko udało ten oddział wybić. Zobaczcie, kurde, jak ich wytłukliśmy. Naprawdę sprawnie. Fantastycznie. Na razie tych 408 warto byłoby dorwać. Tych 7 nie stanowi żadnego zagrożenia. Generale, jedź szybko. Dorwi chamów, dorwi chamów. No, była to ciężka bitwa, ale dobre ustawienie łuczników
strzelców sprawiło, że no nasz ostrzał był drastyczny. Wróg się, zobaczcie, rozciągnął, no i on nie wykorzystał w pełni swojej przewagi dystansowej. A nasi ludzie, oj, wykorzystali w sposób doskonały. No, doskonały, no, zwycięstwo pyrrusowe, to się dało zrobić lepiej, oczywiście, tutaj, żeby nie było, no Janusz bohaterem nie jest, ale... No, zwyciężył, tak, zwyciężył i to jest dla nas rzecz wielce motywująca. Straty większe niż połowa, ale wroga zostało tutaj bardzo mało. No i widzisz, że swoim okrętem będzie się mnie teraz troszeczkę opijać. No cóż, jest jak jest, dobrze. Pokaż mi teraz, czy jestem w stanie zdobyć tą osadę na automacie. I jestem w stanie, ale oni wciąż są niebezpieczni, więc ja to chyba pooblegam, bo zdobycie ręcznie... Może być problematyczne delikatnie. Pokaż, jakbym ich poobijał teraz w ten sposób i oni by ponieśli takie straty. No dobrze, więc coś tam bym ich dziabnął sobie. Wiecie co, ludziska? Ja myślę, że zajmiemy się resztą w odcinku kolejnym, a tymczasem, jak wam się podobało, to zachęcam gorąco do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na Face'a, wpadnijcie na Discorda. Linki macie w opisie. Trzymajcie się, na razie. Żegnam was. Hej, hej!